biuro wychowankiem PPS-u Polesa, więc to jest takie małe miasteczko przy granicy niemieckiej, 40 tysięcy ludzi. I od klasy naturalnej praktycznie z zagłębiem ta piłka mnie łączyła. Jak skończyłem grać, jeszcze 2 lata grałem w Niemczech, później wróciłem i w zagłębiu pracowałem na różnych stanowiskach. Także mój drugi trener, a jeszcze dyrektor sportowy i też byłem członkiem zarządu, także w zagłębiu praktycznie byłem na wszystkie funkcje. Jeżeli chodzi o trenerkę, to zaczynałem po Merani Rękowice jako samodzielny trener, a przez wiele lat byłem drugim trenerem. Pracowałem z wieloma trenerami, dużo mi to dało. Sam pracowałem po Merani w Zagłębiu jako z rywami Zagłębia. Później pytanie do Stryn, Gminie Rodzica, później Żarnych Żagań, Bogowie, Krowy i Kolejarze. Witam prawdziwych kibiców Zamiszy, czyli to, co ma cennego, może najcenniejszego nawet. Bardzo mi miło Was widzieć i może zacznę jakieś osoby, mam 42 lata. Mieszkam w Poznaniu. Byłem przez 12 lat zawodnikiem Warty Poznań, natomiast nie miało to nic wspólnego z piłką nożną, gdyż grałem w tenisa i nigdy nie byłem piłkarzem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jestem warciarzem, jestem poznaniakiem. Bydgoszcz jest dla mnie nową przygodą, nowym wyzwaniem i powiem tyle. Piłką zająłem się 8,5 roku temu dokładnie, w styczniu będzie 9 lat, czyli to już jest 8,5 roku. Rozpocząłem zupełnie przypadkowo działać jako menadżer piłkarski i do tej pory zajmowałem się tylko jakby reprezentowaniem zawodników przed klubami, czyli zupełnie po drugiej stronie barykady, co trwało przez te 8,5 roku. No jeszcze mam w tej chwili 6 zawodników reprezentacji, od młodych Sandomierskiego, Sadloka czy Jodłowca, już powiedzmy nie tak młodego, ale starszego, po starszych zawodników. Będę musiał coś z tym tematem zrobić, bo widzę, że praca w klubie pożera 20 godzin na dobę prawie i to już nie ma czasu się zająć tym, czym się zajmowało, więc w tej chwili chyba już latem będę musiał niestety tą swoją działalność w jakiś sposób porzucić. Ale no to już byłem tego po prostu świadomy. Od 1,5 roku właściwie interesowałem się klubami, gdyż widziałem w Polsce, że kluby piłkarskie, mimo dość jeszcze skromnych budżetów, jak na warunki europejskie, nie są najlepiej prowadzone, czyli jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i można wiele udowodnić, prowadząc klub w odpowiedni sposób. I sądzę, że będę musiał w tej chwili udowodnić to tutaj w Bydgoszczy i myślę, że mi się to uda, jestem wręcz przekonany. Natomiast moim celem głównym było zebranie przede wszystkim chłopaków młodych, bo tym się zajmuję. Doprowadziłem 17 chłopaków do reprezentacji Polski, to jest bardzo dużo. Jak w Europie menadżer ma jednego, ma dużo, ja mam 17, mam 66 specjalnie liczyłem, prowadziłem do ekstraklasy, więc myślę, że może w Zawiszu będzie 20 paru kolejnych, ale to mówię też o zawodnikach grających. Jest w tej chwili szansa taka, że ponieważ zajmuję się zawodnikami głównie młodymi, reprezentuję tylko i wyłącznie jako jedyny menadżer zawodników z Polski, Polaków. Nigdy nie reprezentuję obcokrajowców i nie wciskałem na rynek polski zawodników z zagranicy, co czynią w tej chwili niestety ludzie w ogromnej większości, bo na tym jest najlepszy interes i na tym generalnie najtrudniej to sprawdzić co do celowości takiego transferu. U nas są tylko w tej chwili Polacy i Polacy będą. Wyjątkiem jest u nas Beniamin Limek, który dzisiaj podpisał już kontrakt na najbliższe 2 lata z klubem. Dokładnie było to parę godzin temu.
i Beniamin dostał, sądzę, warunki dużo lepsze. Ja wiem, jakie dostał, prawie 3 razy lepsze, jak miał tutaj. I chcemy, by on walczył o to w tej chwili, by klub też w tej pierwszej lidze był klubem wiodącym. I akurat Benek musi dość sporo z tej kwoty odbierać z boiska, więc chciałem go też na tyle tutaj umotywować, żeby on walczył na boisku i wtedy zarabiał bardzo dobrze. Jak nie będzie walczył na boisku, będzie zarabiał dużo, dużo mniej. I taki mamy system wszystkich zawodników. Czyli z trenerem zadaliśmy sobie tutaj taki po prostu w tej chwili temat, żeby nie robić kominów płacowych. Zawodnicy zarabiali określoną kwotę, którą mamy, zresztą ja to mówiłem zawsze, to nie jest tajemnicą, która jest kwotą, powiedzmy, średnio dobrą, nawet dość dobrą, jak na pierwszą ligę. Są to kontrakty rzędu 10 tysięcy złotych, których nie przekraczamy. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo ściągnąć zawodników droższych, wygranych, którzy grali w ekstraklasie za 30 tysięcy, za 20. Problem polega na tym, że oni już nie mają w tej chwili motywacji i nie mają tego, by rozwijać się w sensie ich własnym oraz grać dla dobra klubu. A moim celem jest to, żebyście widzieli jako kibice klubu, że ci piłkarze zostawiają serducho na boisku i że będzie to naprawdę drużyna, która walczy o to, by klub wszedł do ekstraklasy, bo nam w sumie o to chodzi. Na dniach pojawią się bardziej piłkarze o bardziej znanych nazwiskach, jeśli to nie jest tajemnicą. Jacy to piłkarze? No. Proszę bardzo. Mamy cel trzech zawodników ściągnąć, tak zwany kręgosłup z nazwiskami. Długo dzwoni naprawdę bardzo dużo zawodników z nazwiskami, których trener po prostu nie widzi, w sensie takim, że nie wytrzymają mu pracy i tych obciążeń. Jedzie do nas w tej chwili Paweł Zawistowski, który będzie za 2 godziny czy za godzinę tutaj. Naprawdę ciekawy chłopak waleczny, który kiedyś w Zniszu Pruszków zrobił praktycznie awans do ligi, grał w ekstraklasie ma około, 100 meczy. W tej chwili spadł wprawdzie z Arką Gdynia, ale taki wojownik na środku, rzuty wolne, rzuty rożne, wszystko wykonuje. Naprawdę postać, która w pierwszej lidze moim zdaniem powinna błyszczeć. I w tej chwili walczyłem o niego z Koroną, bo tam jest jego trener w tej chwili, Olżyński. I bardzo go chciał, przekonywał, dostawał tam oczywiście większe finanse jak u nas, ale godzinę temu zadzwonił, że już do nas jedzie, także wieczorem już będzie. Druga sprawą, którą bym chciał, to jest Łukasz Skrzyński, którego kiedyś robiłem z Krakowi transfer do Polonii Warszawa i w Polonii rozgrywał po 9 meczów w sezonie bez utraty bramki, co też bardzo dobrze świadczy, ma doświadczenie, lewą nogę. Jego bym chciał, żeby grał na środku obrony. Zastanawiamy się najmniej w sumie nad jeszcze bramkarzem, który myślimy, że Witan, naprawdę bramkarze nie wyglądają źle, bo i Witan, i Skowroński, trzeci bramkarz, szczególnie Witan ze Skowrońskim, wyglądają bardzo dobrze, ale czy oni udźwigną presję, czy oni udźwigną pierwszą ligę, to jeszcze zobaczymy. I z drugiej drużyny, a jak będzie w tej chwili wygląda młodzież w klubie, bo wiadomo, że Zawisza zawsze był znany z tego, że miał bardzo dobrą młodzież. To jest mi taki projekt tutaj, gdzie bardzo mocno stawiałem na grupy młodzieżowe. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, ale zrobiłem Lubin, zrobiliśmy strukturę, która dzisiaj super funkcjonuje. Zagłębie Lubin jest dwukrotnym mistrzem Polski juniorów i dwukrotnym mistrzem młodej ekstraklasy. Myśmy to układali, ja wiem, że to jest jakby fundament całego klubu. Nie trzeba szukać młodych chłopaków, podpisują długoletnie kontrakty na nieduże pieniądze. Jestem już po wstępnej rozmowie z panem prezesem i wstępna zgoda. Mamy ten koordynatora, który jest dyrektorem szkoły i w szkole średniej ta grupa najstarsza juniorów, która idzie do szkoły średniej, musi 2 razy trenować dziennie. Trenują tylko raz, a więc będzie tam ta grupa pod takim nadzorem naszego trenera, który będzie uczył w szkole, a po południu ci chłopcy przyjdą do swoich grup. My chcemy tutaj stworzyć drugi zespół troszeczkę inaczej. Ten drugi zespół będzie funkcjonował na szczycie tej piramidy i tam będą się znajdowali najzdolniejsi juniorzy. I oni będą grali, oczywiście z pierwszego zespołu spadnie trochę zawodników. Ci najzdolniejsi juniorzy muszą grać. A już taki chłopak, który jest w kadrze Polski, on musi być objęty szkoleniem w pierwszej drużynie.
zmierzające do pozostania sponsorów, jeśli tak, to jakie? Właśnie nie chciałem na ten temat mówić. No, dla mnie wyjątkowo taką rzeczą niezrozumiałą i przykro jest to, że taki klub jak Zawisza, 400 tysięcy miasto, ósme największe w Polsce, ja to mówię, które powinno mieć ekstraklasę, bo na to zasługuje ze względu na wielkość chociażby. I nie powinni grać z Jarocinami, Żaganiami czy innymi, z pełnym szacunkiem dla tych klubów, ale nie powinni grać. Nie mają żadnego sponsora, to jest chore, słuchajcie. Pierwszy raz spotykam się z tym, że przychodzę do klubu i klub nie ma żadnego sponsora, ani złotówki od sponsora. To jest w ogóle rzecz niemożliwa, no ale jest tak, taki coś zastaliśmy. Zostaje w tej chwili 3 tygodnie, nawet nie całe, bo 2,5 tygodnia do rozgrywek. Szukamy w tej chwili intensywnie sponsora, czy na koszulkę, czy w ogóle na panery naokoło. Nie ma tego, jest to przykre, ale tak to wygląda. Całe funkcjonowanie klubu polegało na czekaniu na pieniądze, ile da miasto. No to jest proste rozwiązanie, fajne, lekkie, wygodne. No ale miasto się skończyło, miasto już chciało obciąć znacznie, znacznie bardziej. W tej chwili obcięło już dotowanie o 40%, a pamiętajmy, że jesteśmy ligę wyżej, gdzie każdy piłkarz przychodzi, chce zarabiać 2-3 razy tyle, a miasto daje mniej. I w tej chwili mamy naprawdę powiązane ręce, jeżeli chodzi o budżet klubu, bo ten budżet powinien być przynajmniej 2 razy większy, jak był w drugiej lidze, a jest w tej chwili na poziomie drugiej ligi, nawet ciut niżej, bo w drugiej lidze wynosił 4 miliony 100 zł, tyle dawało miasto. W tej chwili miasto daje 2 miliony 650 plus milion złotych, mój, no to jest 3 miliony 650. To jest naprawdę mało, znaczy to jest budżet, powiedzmy, średni w pierwszej lidze i my sobie z tym budżetem damy radę, bo to jest nasz problem. Natomiast Zawisza nie jest już cudem takim, jak było w drugiej lidze, bo był wtedy w drugiej lidze cudem finansowym. W tej chwili stał się średniakiem. Ale mieliśmy 2 rozwiązania. Miasto nie chciało ułożyć więcej takiej kasy na klub, ponieważ jest kryzys. Miasto, prezydent tak mi to tłumaczył, jest na setki milionów zadłużone i najłatwiej obciąć, no niestety najłatwiej obciąć na sporcie, czy na kulturze, czy na sporcie. W każdym razie obcięło znacznie finansowanie i to jest zysk miasta i na razie na tym najbardziej zyskało miasto. A my musimy się starać o to, by utrzymać ten klub za tą kwotę prawie 4 milionów, których mamy. 5 lat doświadczeń z dziennikarzami, bo to dzwonią dziennie po kilka gazet, bo to dzwoniło odnośnie każdego zawodnika. No nie mam zbyt dobrej opinii odnośnie dziennikarzy, że nie mam dla nich cierpliwości i nie udzielam im jakichś tam bardzo wyczerpujących odpowiedzi. A wręcz musiałem tutaj trochę ich po prostu poustawiać, no bo oni dzwonili wieczorami codziennie z tymi samymi pytaniami. Tu nie o to chodzi, ale dziennikarz jest taką osobą, która oczywiście wykonuje swój zawód, ja to szanuję, ale no, nie ma naprawdę, rzadko spotykam w Polsce dziennikarzy rzetelnych dzisiaj, którzy znają się też na piłce. Jest dużo przypadkowej młodzieży, która wykonuje swój zawód, odesłana gdzieś tam do klubu i próbuje coś szperać. Po drugie, wiecie, jestem osobą z zewnątrz, każdy na to patrzy i też tak samo było w mieście i tak samo w mieście chciałem, aby miasto desygnowało przewodniczącą Rady Nadzorczej, która jest pani mecenas miasta, pani Beata Korbal, która ma w tym momencie wgląd we wszystkie dokumenty klubu, tak samo jak również Stowarzyszenie Kibiców ma swojego przedstawiciela, Stowarzyszenie Piłkarskie ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, czyli kontroluje wszystkie moje ruchy. Ja tutaj jestem w pełni ograniczony.